Państwo, musi być deszcz, słońce, tak jak podczas śniegowania. Różna jest pogoda, tak jak podczas dożynek powiatowych. Drodzy rolnicy, mieszkańcy ziemi raciborskiej, szanowni zabrani gości. Od mszy święte rozpoczęliśmy tradycyjne dożynki. Podziękowanie za tegoroczne zbiory na ziemi raciborskiej. Bo jak śpiewaliśmy dzisiaj na początku mszy, Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy. Dziękuję serdecznie księdzu biskupowi Gerardowi, że przyjął zaproszenie, że jest dzisiaj wśród nas. Nie było to trudne, przekonać księdza do biskupa, ponieważ czuję, że jako ostatni odprawią mszę tutaj na dziedzińcu przed remontem i jako pierwszy po remoncie. Tak serdecznie mógł zachwać księdzu biskupie. Dziękujemy. Dziękujemy za sprawę najświętszej ofiary i wygłoszone słowo. Dziękuję serdecznie proboszczowi miejsca, księdzu proboszczowi Tomaszykowi, za wszelką pomoc, jaka nam przyjęła. Dziękuję księdzu koncelebrantom. Szanowni Państwo, dzisiaj dzień dożynek, święto zgonów na ziemi raciborskiej, ziemi będącej po kolei warsztatem pracy rolnika. W tym ważnym dniu przybyliśmy ze wszystkich stron na Przeworszczyznę, aby dziękować za owoce rolniczego trudu tutaj, na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Cieszymy się, że są z nami nasi goście, szczególnie ci, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Serdecznie witam panią Gabrielę Artowicz, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach. Witam radną Sejmiku Wyszehradzkiego, panią Ewę Lewandowską. Witam przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, TRUS-u, ARMIR-u, wszystkich, którzy pracują dla rolnictwa na tej rodzinie. Dla zaproszonych gości przewidziano, drodzy Państwo, obiad. On jest przygotowany w zespole szkół mechanicznych tutaj obok zamku. My o godzinie 14.30.